Politechnika Wrocławska to najbardziej innowacyjna uczelnia w kraju. Średnio rocznie zgłasza do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej ponad 100 nowych wynalazków i wzorów użytkowych. Uczelnia jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce, który z powodzeniem wdraża ideę transferu wiedzy do gospodarki, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. Światowy poziom badań prowadzonych na Politechnice oraz doskonale wyposażone laboratoria skutkują współpracą z wieloma firmami, czego efektem są umowy i wspólne projekty badawcze. Ten projekt stanowił taki pewien, taką małą rewolucję. Dlaczego? Ponieważ no, z takiego systemu rozproszonego stworzyliśmy system jednolity, spójny, prawda? Wcześniej, jeśli przedsiębiorca chciał przyjść na uczelnię i wykonać jakąś ekspertyzę, to sam musiał stwierdzić, do jakiego wydziału się zwrócić. Dzięki temu systemowi stworzyliśmy pewien mechanizm, który pozwala nam obsłużyć zapytania od przedsiębiorców w ciągu 48 godzin. Nie tylko od przedsiębiorców, ale również od innych instytucji. Funkcjonuje to w ten sposób, że sygnały, zapytania ofertowe, wnioski płyną do centrum biznesowego, czyli do CWINT-u, a stamtąd osoby odpowiedzialne za rozpropagowanie tej informacji kierują na wydziały, które są prawdopodobnie zainteresowane. Ja pamiętam, że bardzo ważne było to, że jak po pierwszym właśnie tych spotkaniach żeśmy zobaczyli, że Politechnika jest bardzo dobrze przygotowana do współpracy z przemysłem. Dla mnie osobiście to było duże zaskoczenie. Wchodząc na stronę biznespwr.edu.pl można skorzystać po prostu z zakładki Kontakt. Bezpośrednio z tej strony wysłać zapytanie. Zapytanie to trafia do wspólnej skrzynki pocztowej, która jest obsługiwana przez wszystkich pracowników ośrodka. Sam pomysł organizacji CWINT-u i tego ośrodka współpracy nauki z gospodarką był pomysłem absolutnie trafionym. No mam rozeznanie na przestrzeni wielu lat pracy i tak dobrej relacji, czy tego pasa transmisyjnego między biznesem a nauką dotychczas nie było. Efektem naszej współpracy będzie opracowanie systemu transmisji danych i urządzeń, które posłużą do zbudowania systemu transmisji bezprzewodowej na terenie kopalni. To zainteresowanie rośnie. Ja myślę, że taka troszeczkę reklama szeptana też tu działa, że wielu znajduje rozwiązanie swoich problemów i przekazuje dalej, że warto z Politechniką Wrocławską, z Wydziałem Elektroniki, z innymi wydziałami po prostu współpracować.